Nie zasłużyłem na te słowa, które tu padły. Dziękuję za nie. To tylko pokazuje, ile jeszcze pracy mnie czeka. I obojętnie, w którym miejscu będę. Szanowni Państwo, za czym przejdę, żeby powiedzieć parę słów, chciałbym się na chwilę zatrzymać. Powiedzieć Państwu, że wyrosło nam w Prawie i Sprawiedliwości wspaniałe młode pokolenie. Ludzi młodych, wykształconych, wrażliwych. Ludzi wyrosłych, młodych ludzi wyrosłych na wartościach, których przedstawicielem jest Łukasz. Młody człowiek, proszę Państwa, piękne hasło. Młodych ludzi, którzy się nie wstydzą swych ojców, lecz wiedzą, że siła ich jest w przeszłości. Z niej czerpią. To jest mądrość tych młodych ludzi, tej dobrej zmiany, która nadchodzi, których dzisiaj reprezentantem jest Łukasz. Zwrócę jeszcze na jedną uwagę. Przeczytałem ulotkę Łukasza. Młody człowiek, nie boi się, gdzie dzisiaj za te wartości, które się niesie, jest się poniżany, jest się wyśmiewany. On nie bał się. Na początku swojej drogi powiedział: największą wartością dla mnie jest życie. I od tego nie odejdę. Dziękuję Ci bardzo. Szanowni Państwo, powiedziane właściwie zostało tu wszystko. Moi wspaniali przedmówcy powiedzieli ból Polaków. Ból Polaków po 89. Ludzi, którzy marzyli o wolnej Polsce, sprawiedliwej, że w niej znajdą swoje miejsce. I my w tamtym okresie nie spodziewaliśmy się, że będziemy dzisiaj musieli wypowiadać takie słowa, jakie tu padły. Słowa goryczy, słowa, które chcieliśmy, że odeszły i były przypisane do poprzedniej epoki. Proszę Państwa, zjednoczenie Unii kojarzyło się nam i mówiono, że będziemy poznawać, będziemy wzbogacać własną wiedzę. A co się stało? Wyjeżdżamy ją najwartościowi ludzie za chlebem, żeby przetrwać. Miliony. Obecnie rządzący, otwierając te granice, właściwie chcieli się pozbyć balastu niepotrzebnego, zbędnego, obciążenia dla Rzeczypospolitej. Czy to ma być rozwiązanie? Nie podjęto żadnych działań, żeby tych ludzi zachęcić do powrotu, żeby budowali tutaj Rzeczypospolitą, żeby ją wzmacniali, żeby swoje talenty przekazywali w Polsce. To zostanie. Nie wiemy, ile z nich ma pracy. Nie wiemy, jaką mają pracę. Przyjęto, wprowadzono piękną zasadę potrzebności politycznej. Nie wolno o tym rozmawiać. Nie wolno obnażać tego. Nikt się nie zastanawia, ile zostało rozbitych rodzin. Nikt się nie zastanawia nad tym, ile osierocono społecznie dzieci. Jaki to jest problem? Bo to jest niepoprawne politycznie. Nie wolno. Proszę Państwa, żal możemy mieć, bo ta obecna władza miała 8 lat spokoju.
Przecież za ich rządów spowodowano, że media nie oceniają rządzących, tylko oceniają opozycję, ją krytykują. To się jeszcze nigdzie nie zdarzyło. Ale nie chcę się nad tym rozwodzić. Dlatego hasło, które widzicie Państwo, rozwój, bezpieczeństwo, stabilizacja. To siebie filary istnienia człowieka i jego rozwoju. Bo w tych hasłach jest zawarta całe nasze życie. Bez pracy, Szanowni Państwo, nie będzie rozwoju, stabilizacji, bezpieczeństwa. To ona wpływa. Więc przede wszystkim musimy skupić się, Szanowni Państwo, na rozwoju, na budowie infrastruktury. Szanowni Państwo, w tym właśnie rozwój musimy sami doprowadzić do sytuacji, żeby zmienić uwarunkowania. Nie może być takich obciążeń podatkowych, które są dzisiaj, które w sposób naturalny poprzez te obciążenia napuszczają pracodawcę na pracownika, gdzie powinno być odwrotnie, to powinni być sojusznicy. Jak my możemy zbudować, kiedy mamy umowy śmieciowe? Jaką przyszłość budujemy tym ludziom? A więc obniżenie podatków. Szanowni Państwo, zmiana umów to jest podstawowy filar. Odrzucono organizowanie się społeczeństwa. Związki zawodowe wyśmiewa się. Wyszydza się. No bo cóż, kochani. Ludźmi niezorganizowanymi można manipulować. Można się bawić. Można robić, co się chce. I wtedy się ma bezbronną masę. Czy o to chodziło? Szanowni Państwo, rozwój pozwala przejść nam i uzyskać stabilizację. A więc realizowanie się, a nie tworzenie niewolnika. Proszę Państwa, co stworzono dzisiaj? Ludzie robią po 14-12 godzin. Praca ma być środkiem do realizowania siebie, a nie ma być elementem niewolnictwa, o której tutaj przewodniczący Kazio Grajcarek mówi. Ona ma być celem do realizacji naszych celów. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo emerytalne, a więc systemy ubezpieczeniowe powinny być stabilne, gwarantować przewidywalność. Bezpieczeństwo zdrowotne. Nie może być takiej sytuacji, w której mamy, że rodzice żebrzą na ulicy, żeby przeprowadzić operację drogą i żeby w ten sposób uratować życie swojego dziecka, a państwo jest odwrócone. Tak być nie może. Szanowni Państwo. Od 25 października będziemy budować nową, lepszą Polskę. Lepszą Polskę naszych marzeń. Szanowni Państwo, ale żeby to się stało, to musimy przebyć tę kampanię wyborczą. Musimy w tej kampanii wyborczej dotrzeć do jak największej ilości ludzi. I jak najwięcej ludzi przekonać do tego, że Polskę da się zmienić.
wolności, że można ją zmienić, że polityka to nie jest jakaś tam zabawa w cyrku w Warszawie, tylko to jest sprawa dotycząca każdego z nas, że nie można powiedzieć, nie róbmy polityki, budujmy mosty, drogi czy tam Bóg wie nie co, bo to polityka polega na tym, że się buduje drogi, mosty, że się buduje szkoły, że się buduje przemysł, że się dba o swoje własne bezpieczeństwo. To właśnie jest polityka i z tym musimy wyjść do ludzi i to ludziom uświadomić i powiedzieć. A wtedy nie musimy się obawiać o niską frekwencję, o to, że zagłosują na tych, którzy doprowadzają Polskę do ruiny. Wtedy możemy być pewni, że Polskę razem zmienimy. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie tutaj dzisiaj.